Oblicz minus 1 razy wyrażenie w nawiasie kwadratowym, minus 7 plus 2 razy 3 plus 2 w nawiasie, minus 5 do potęgi drugiej. Chodzi rzecz jasna o kolejność działań. Jak pamiętamy, bezwzględne pierwszeństwo mają zawsze nawiasy. Nawiasy. Następne w kolejności są potęgi. W naszym wyrażeniu jest jedno potęgowanie. Kolejne działania to mnożenie i dzielenie. A na samym końcu wykonuje się dodawanie i odejmowanie. Spróbujmy to policzyć. Najpierw nawiasy. Tu mamy 3 plus 2 w nawiasie. Obliczmy to się równa 5. Możemy zająć się fragmentami, które nie mają wpływu na treść w nawiasach. Mamy tu 5 do potęgi drugiej, które zostanie odjęte od nawiasu, a potęgowanie ma wyższy priorytet od odejmowania. Policzmy więc to 5 do kwadratu. To będzie 25. Nie róbmy za dużo naraz. Przepiszę wyrażenie. Minus 1, potem nawias kwadratowy, a w nim minus 7 plus 2 razy 5. 2 razy 5 i zamykamy nawias kwadratowy. Minus 25. Teraz kolej na mnożenie. Powiecie, hola, przecież tu jeszcze jest nawias. Ale jest w nim pojedyncza liczba, to po prostu minus 7. Można by zapisać tę liczbę bez nawiasu. To wyrażenie w nawiasie kwadratowym ma pierwszeństwo przed resztą. Można by załatwić to minus 1, ale trzymajmy się porządku. Obliczmy to wyrażenie. Musimy zacząć od mnożenia, a więc 2 razy 5. 2 razy 5 to 10. Zatem całe wyrażenie nie trzeba go przepisywać przy każdym kroku, ale zróbmy to teraz. Minus 1 razy minus 7 plus 10. Zamykam nawias kwadratowy. Minus 25. Teraz możemy obliczyć wartość w nawiasie. Minus 7 dodać 10. Zaczynamy od ujemnych 7. Próbuję narysować oś liczbową. Oś liczbową zaczynamy od ujemnych 7. Ten odcinek to minus 7 i dodajemy 10. Dodajemy 10, czyli przesuwamy się o 10 w prawo. 7 zużywamy na dotarcie do zera, więc zostają nam 3 na dalszą podróż. 7, 8, 9, 10 kończymy na plus 3. Można też inaczej. Dodajemy liczby o przeciwnych znakach, więc wynikiem tej sumy będzie różnica między liczbami. Jako, że większa jest liczba dodatnia, wynik też będzie dodatni. Można to więc rozumieć jako 10 minus 7. 10 minus 7 to 3. Tu mamy zatem 3. Przepiszmy wyrażenie. Minus 1 razy. Dla jasności, kształt nawiasu nie ma znaczenia. Stosuje się różne kształty tylko po to, by wyrażenie było łatwiejsze do odczytania. Zamiast kwadratowych mogę narysować okrągłe. I na końcu minus 25. I znów mnożenie ma pierwszeństwo przed odejmowaniem. Mnożymy więc minus 1 przez 3, to się równa minus 3. I teraz odejmujemy 25, minus 3, minus 25. Dodajemy liczby o jednakowym znaku, więc uzyskamy liczbę jeszcze bardziej ujemną. Przesuwamy się jeszcze dalej w lewo na osi liczbowej. 3 dodać 25 to 28, ale jesteśmy na minusie, więc minus 28. To się równa minus 28 i gotowe.